Jesteśmy na pikniku Roberta Szala w Targu. Dzisiaj mamy 31 lipca. Startuje Wiesiek Chmielewski z Warszawy, prawda? Ten, który ma tyle wspaniałych samolotów, u którego na stronie ostatnio byłem. Zobaczymy, co tu się da z tego zrobić. Jest masę stanowisk, sklepów modelarskich, pan Dzik więcej, ale po prostu my teraz będziemy tu towarzyszyć panu Chmielewskiemu, jeżeli się uda. Tomkę udało mi się spotkać. Jesteśmy silną grupą. Koło mnie jest kolega. O, poszło. Na krzesełkach są wystawione ulotki firm modelarskich. Jeżeli by Państwo byli zainteresowani, można się skontaktować telefonicznie, obejrzeć stronę w internecie. Także proszę o zabranie sobie ulotek. Pan Chmielewski wyczynia różne dziwne rzeczy w powietrzu. I to jest korkociąg. W dodatku płaski. I jeszcze plecowy, a teraz już normalny. Teraz jest plecowy. Stanowiska sklepów modelarskich. Pan Wiesiu Dzik tutaj jest. I teraz prawdopodobnie pan Wiesław zacznie ten zwany freestyle, czyli latanie modelem. Takich figur, co żaden samolot nie zrobi, no po prostu tak. I tutaj model podchodzi do nas. O, pan Michałowski, proszę bardzo. I tak zwana winda, czyli pionowo model spada z góry, zostaje mocno zaciągnięty i samolot, model staje w miejscu prawie. Zawis. Model wisi na śmigle. Nie potrzebuje żadnej powierzchni nośnej, tylko śmigło. Proszę, a teraz jest tor role, czyli beczki wokół osi kadłuba. Troszkę wiatr się ruszy, to jest pilotowanie takiego modelu, jest utrudnione. Model kręci się wzdłuż własnej osi. Rolling Harrier po okręgu. Po pętli, przepraszam. I tu jest Rolling Harrier po okręgu.
Pilot nie może oderwać wzroku od tego modelu i po prostu on nie myśli. On wszystkie ruchy, które wykonuje na drążkach, wykonuje automatycznie. Nie myśli, bo chwilę, gdyby pomyślał, co ma zrobić, po prostu ten model się rozbije. To Jezus wyuczone i jak czytamy gazetę, czy czytamy książkę, tak samo nie myślimy tylko wzrokowo, to tutaj z wzroku przechodzi wszystko na ręce. I piękny krąg z żyletem. I proszę zobaczyć, model leci na żyletkę, tak zwany nóż i peczka autorotacyjna z wyjściem na żyletkę. Kwestia, albo Krzysiu, miał pan takiego, nie wiem czy po dwa, nie chcę. Mam widzieć je, Robert szykuje do startu. Krzyśka, Krzyśka Baraniaka widzę tam. Cześć Krzysiu. Cześć Tom. I Robert wystartował. I sobie kręci. I zostawimy go, niech sobie kręci. Nie są do takich rzeczy zrobione, do takich akrobacji, no ale nawet nic się nie przebiło tak do wszystkiego. Spotkaliśmy gościa. To Grzesiek. A Mateusz? Mateusz! Schował się i nie chce wyjść. Ja muszę zobaczyć, jaki on duży teraz jest. To jest Mateusz. Mateusz! Aleś ty wyrósł. Jestem akurat koło stoiska modelarskiego Art Hobby. Chciałem Państwu przedstawić pana Wiesława Dzika, właściciela modelu. Od jakiego... Noć, a jak nie, to zapraszam do stoiska pooglądać. Jeszcze dwa słowa właściciel sklepu. Przypominamy wszystkim, że jesteśmy również producentem modeli szybowców i motoszybowców, znanych na całym świecie, od Japonii do Stanów, Niemcy, Japonia. Zapraszamy do obejrzenia naszych katalogów, jak i również mamy pełny asortyment i firmy troszkę i super ceny. Tak, przed taką publicznością tutaj. Ale ja to ogłoszę po godzinie 14. Dla tych wszystkich maluchów, co są u nas na lotnisku tutaj, zaprosimy ich do nas i będzie dla nich niespodzianka. Także po godzinie 14. Jeszcze 5 akrobatów, 5... Bardzo bym prosił o przygotowanie. Może kilka...
kilka słów o własnej firmie powie nam właściciel firmy. Bardzo bym prosił o zabranie głosu i powiedzenie coś na temat własnej firmy. Zaskoczenie troszkę. Zapraszam wszystkich profesjonalne pokropce na modele skali Gigant 37-40%. Szelki, komfort. Krótka, ale zwięzła oferta firmy Revok. Janusz się szykuje do startu. Gdzie on tam jest? Już z organizatorem zażegnamy skandalik. Proszę bardzo, tu już połączę znalazcę razem z organizatorem. Okazuje się... Moment wyczepienia. I tu nasz Janusz szykuje się do startu holowanego. I Janusz poszedł. Raz, dwa, trzy. Następnym pokazem będzie pokazy takich małych samolocików w wielkości od 50 cm do metra depronowych, napędzanych silnikami elektrycznymi. Ja to tak proponuję, może o pół do czwartej byśmy to zrobili. Dalej dla tych, bo przeważnie to są tacy młodzi piloci w wieku od 8 do 10 lat, żeby sobie polatali. Czyli ja bym proponował, żeby ci piloci się przygotowali na godzinę 15.30. Wszystkie deprony. Tak, nauczeni. Thank you.
Podobno, że z śmigłowca będą robione zdjęcia fotograficzne. Lata kolega Czyżykiewicz. Czym one się różnią, to nie czas, nie chcę wyjaśniać, jakby figury nieznane z imienia, składające się z obrotów. To jest, proszę Państwa, ten taki balet w powietrzu z jakie przyspieszenie.
wzruszenia występują w trakcie lotu na ten pokład. Maszyny realne, prawda, do samolotu. Thank you.
siatkę, która oddziela pole złotych od właśnie systemu Poleci czy nie poleci? To za parę minut 17.
i oczywiście nie brakło tutaj sceny. No dobra, no lata, no to tak samo, no ten się obróci tak, ten się obróci siak, no lata. No. Właśnie, o to chodzi, że po to, żeby pobuczał, żeby się obrócił w lewo, w prawo, to potrzeba wiele set godzin, żeby to odpaliło, żeby to zadziałało, żeby to wylądowało. I kto się nie zna, to jak gdzie takie modele nazwijmy. Warszawskiemu, godzina 2.